Witamy, ja jestem Wlocz, a ze mną jest Boroks. Boroksik, tak? Gramy cały czas nasz potężny sojusz Austrio-Polski. Austro-Polska, jak to źle brzmi. Tak, a czekaj, a bo rozumiem, że jak była germanizacja, to nie? Jaka germanizacja? Była rusyfikacja, to ja ci zrobić austriofikację? Nie wiem, nie znam się tak dobrze, ale to była też germanizacja wtedy. Tak, by the way. To wybierasz wojnę, a już tak, wziąłeś. Ja już wziąłem wojnę, ja już mam wojnę. No dobrze. Ruszajmy w takim razie. Puszczam czas w takim razie, a ja się szukuję na głosowie. Moja tak, linia... Puść czas. I zaraz ten. O, Sowieci mnie zapraszają znowu, miło. No to jeszcze jak ten, w końcu z Litwą to dołączysz. Oczywiście, na sam koniec dołączę. No, halo, wchodzić do pustego kowna. Tak. To Litwa, to tam ci szybko pójdzie. Litwo, ojczyzna moja. No, coś tam w celu. Nie, to tam okrążysz ich. Chciałbym. Co wy to robicie? Wy jeszcze nic, dobra. Chyba finito już. Tak, tak myślę, że hop, tak. Hop. A, idźcie teraz ustawiam. Czekaj. Pierwsze mogę dołączyć do ruskich. I iść na granicę z... Poczekaj, bo mam eventy teraz odnośnie tego, że dołączyłem do ruskich. Aha. Dobra. A, to taka zamiana. Mogę, bo Czesi chcą właśnie, żeby Sowieci ich... Nie, właśnie, że Sowieci mogli zagwarantować ich, lol. Poczekaj chwilę, bo muszę... Dobra. O nie, drzewko mi się zablokowało, nie mogę być w sojuszu. Dobra, to potem wyjdziemy od ruskich. Tak, później wyjdziemy. Uwaga. Patrz o jedny kolorek, zobacz. Jakie już... Jaka? Tak. Czy ty jesteś Austrią komunistyczną? Jestem lepszą Austrią. Gotów, dowódco! O Boże. Dobra, czekaj. Na kogo mieliśmy jechać? Czechosłowacja, Rumunia, Jugosławia, więc ty się szykuj na Czechosłowacko. Wzywamy ruskich czy olewamy? Zobaczymy. Dobra. Zobaczmy, jak nam będzie szło. Na razie muszę... Ruszek muszę te dywizje ogarnąć. Rozstawiał. Halo, czemu Łotysze mają czołgi? Co to? Łotwa ma... A no widzę, jest, bo też... What the hell? Czołg. Oni są mocniejsze od ciebie jeszcze, uważaj. Ja się tam będę mówił, gdyby Niemiec... Ci za ile wypowiadasz Jugosławii, bo ty... A, już robisz, dobra. Tak, już robię. Mam żaden stanach, żadnej gwarancji głupiej. A ja muszę naprawić kraj, bo właśnie mi kraj umiera z powodu zjednoczenia. Aha. Ta, mam w luj minusów. Do armii, stabilności, gospodarki, wszystkiego. Przyjemnie, może przyznać. Dobra, zrób mi defensyw. O, ale mam 50 fabryczek teraz ponad i mogę zrobić sobie dodatkowy slot badawczy. No. Ja ci mówię, to nie czujesz takie forty na rzece. Daj piąteczkę, to przyspieszymy, żeby się to zrobiło wypowiedzenie wojny. A ty tam jesteś, ty nawet Budapesztu nie bronisz, halo. Nie mam jak! Patrz, ja mam dywizję, mam 23 dywizje. Kurde, bym wiedział, bym wziął od kogoś prawo przemarszu. A czekaj, ja nie mam prawa przemarszu od tych pepików? Nie, to nie od pepików, tylko... To zobaczyć, co ja w ogóle... ja nie mam prawa przemarszu od Rumun. Nie, a tu... O, w ogóle gwarant... Nie, bo też czas zapomniałem, że jest. Dobra, jeszcze 30 dni. W ogóle, co jest ciekawe, to części zamiast na mojej granicy, to mają u ciebie. To dobrze. Więc może mi się... Ej, to możesz w Czechy wbijać od razu. No. To przestaw więc... sobie armię. Tak, wiem, masz się sobie przestawiam. A czemu masz tyle armii na Włochów? Wiesz, to jest Jugosławia granica. Tylko tak tutaj omijam te dwie, żeby mieć na rzece, wiesz, dywizję. Można i tak. Moim zdaniem, tylko tam tak weź tą. Te dwie prowincje musisz im szybko do rzeki dopuszować na pół. Jak mają dywizję?
Więc jednak cofam się. Okej. Rozumiem. Więc jednak cofam się za swoją granicę terwalską, bo to... Czuję się jakoś... Trzymajcie, towarzysze. No, tak. Liczę na polską siłę. Polska husaria wleci do Pragi, Bukaresztu i Belgradu. No, jak chcesz, to możesz mi wysłać artylerię, bo mi brakuje bardzo dużo artylerii. 1000. Mi w ogóle jeszcze nie brakuje artylerii, bo jeszcze nie mam w dywizjach artylerii. Rozumiem. Ale tak mówię, dobrze, że mamy Związek Radziecki, bo Rumuni przynajmniej tam trzymają dywizję. To śmieszne. Prawda. Więc to jest ta nasza przewaga, że no. No, jak się tutaj okopią mi dywizję jeszcze, to ma szansę tutaj się utrzymać. Rzeki, góry, lasy. Ja właśnie patrzę, co ja powinienem więcej pozyskować poza czołgami. Dobra. Burżuj, ja jestem na czołgi, dobra, nie mam go pozwolić. Tak zrobię. Strasznie dużo mi fabryki... A czekaj, przecież ty jesteś w Europie jeszcze. Dobra. Robimy to. Czekaj. Ja patrzę, co od ciebie mogę kupić. Kupuj ode mnie, a będę kupować od ciebie. Dobra. To zaznaczam, wypowiem wojnę i cię zaproszę. Dobra, to poczekaj chwilę. Ja kupię trochę stali od ciebie. Ty jesteś Polska. A, ty nie masz chromu? Nie masz. Nie wiem. Zobacz, kupiłem trochę rzeczy od ciebie. O, stal. Kupię sobie polską stal. Okej, okay, a ja... Czekaj, muszę zobaczyć. Może dam trójkę na razie. Okej. Okay. No, możesz dać dwójeczkę. Dobra. I tu coś sobie jeszcze zrobię. Tu. Dobra. Co to zaczynać? Czekaj. Bo ja mam się do ciebie suma summarum przebijać. Mhm. Więc powinienem, wiesz, wszystko poobstawiać. Ty widzisz, co Niemcy robią? Tak, widzę, nic nie robię na razie przeciwko tobie. No bo ja muszę wiedzieć wcześniej to. Tak, nie, będę ci mówił, więc może. No to czekaj, to ja przerzucę jeszcze jedną armię. Tak, a ja ci powiem, jakby Niemcy coś zaczęli, wiesz, na ciebie. Ja gorzej, że dołączyłem do wojny, bo teraz myślę, że mogłem chwilę poczekać z tym. oj tam. Ale jest też szansa, że może wiesz, któreś z tych państw nie dołączy do wojny. Jeśli chodzi o Rumunię i Czechosłowację. Fajnie by było, jakby Rumunia dołączyła, bo chcę zmarynetkować ich. Fajnie by Czechosłowacja dołączyła. No, Czechosłowacja to musi. Tak. Ogólnie chyba każde państwo chcemy, żeby dołączyło. Tak, dobra, można startować. Dobra, ty się tam... Okej, okay, każdy przyjął zaproszenie. Dobra. Mówię, oni się na razie wbijają, ja tu się będę trzymał na swojej granicy. O, Ruscy mi dają sprzęt, miło, potem użyję jego przeciwko wam. No nic, moja... Dobra, moje dywizje się trzymają. Chyba dobrze. No, też tak sądzę. Moje dywizje muszą przestać atakować, bo głupio się. Mhm. Dobra, czy jak, mam jakiś plan, jak ich przebić? Tak, poczekać, aż umrą z głodu. No to postaram się tak wchodzić. W tej części mają chyba za mało dywizji, żeby wszystkie obsalić, to ja to postaram się tak powolić im mniej więcej. Można by tych ruskich wezwać, by się wykrwawili w sumie trochę. Rzucimy im tam Besarabię, czy czym. No dobra, to co wzywać? Właśnie myślę nad tym. Na razie, nie, na razie zobaczmy, co się wyjdzie. Dobra. Dywizja ci wyszła jedna i atakuje do mnie, widzę. Nie wiem, ja to tak specjalnie zrobiłem, ale nie przebiję się. Oj! Cofaj się tam. Ja wiem, cofam się. Ja idę wyzwolić za Oldzie. A potem pójdę ci po. Dobra. A proszę, moje okay, szybkie dywizje. Ale o jedną kratkę się przebiłem. Tak, tak. Dobrze. O jedną więcej niż ja. Jak już skapitulujemy Czechosłowację, to już pójdzie z górki, myślę. Oni się teraz na mnie wykrwają tą część trochę. Moja górska. Jakie to tam straciło już 23 tysiące żołnierzy? No, atakiem bezpośrednim. A, rozumiem. Nie, to nie ma sensu. Dobra, zaprośmy ich. No, tam zaproś go za ten. Dobra. Gorzej jak Rumuni wejdą w Związek Radziecki, wierzę w to. Tak, tak, i tu upadek.
na dwa odcinki. O nie, halo, Rumunii zajęli cały Debrecen, tak nie wolno. Tak, to wygląda jak 1919. Trzymasz tam? No, staram się, wiesz. Bo zaczynają się przebijać panu. No wiesz, ja więc tutaj się staram jak najbardziej się trzymać. Gdzie jest ta Walona Górska? Dobra. Dobra, ja muszę moim busty odpalić zaraz. Nie, to chciałem. To z najgorsze, nie zdążyłem wszędzie fort wbudować, jedynek. Takie rzeczy z busów. O nie, nie mogę od ciebie kupować rzeczy, halo. No mogę, ale... Za mało dostaję ich. Chyba się przybiło mi w jednej prowincji. Tutaj ja tam widzę. Portik ulubiony. Ty tam w ogóle masz pustą prowincję jedną wchodzą ci, wiesz? Garniaj to, cofaj tam. Po kolejowym czy coś. Gdzie? Tu. A, no to wiem, mi się przebili teraz właśnie. Wiesz? Dobra, muszę odpuścić Węgry, bo nie da. A, odpuszczaj Węgry. Tak tam nie masz korów. Dobra. Cofamy się w takim razie. Ja szukam, gdzie jest najlepiej się przebijać tutaj. O, Czesi biorą czołgi. No. Tak, im bardziej na mnie skupią... Dmowski zdech. Co? Dmowski zdech. I oni się bardziej na mnie skupią, to lepiej dla ciebie. Dokładnie. A tu robię sniki i tak, i zaraz się przebiję. Ty, bo cię odetną zaraz na Węgrzech. Wiem. Zostaję robię na tam kolejowym jak najszybciej. Wycofuj tą jedną, żeby ci nie odcięli jej. No, wiem. Wycofuję. O, dobra. Szybko. Właśnie, w sumie samoloty wrzucę. Cały czas... Litwy cały czas broni. Rusek, rób coś! No Rusek robi, umiera, wykrwawia się, zobacz. Dajesz trójkę, dobra. Tak. Dobra, myślę, że jak tutaj na masę wezmę, tutaj na swoje dywizje. Okej, masa. No mi się udało wycofać z Węgier. Najpierw ledwo... trzeba Czechy zniszczyć, pamiętaj. Tak, ledwo, ale... Ej, bo tam flanki masz niekryte, weź atakuj ich na północ może. Czekaj, na razie muszę się wycofać. Ja się przebiłem pierwszą prowincję w końcu. No, ale na razie się tutaj muszę ogarnąć, wiesz? Rozumiem. Bo to u mnie to na razie jest żal i rozpacz. No rozumiem, a ja sobie wchodzę do sołów. Lecę do siebie. Chyba mam... O, git. Idź, tu postaram się też do ciebie iść, w takim razie. Tylko niech to przejdzie ta jedna dywizja. Okej, ona wydaje się... Ale jak Szwajcaria dołącza, to jest Szwajcaria! Nielegalne. Szwajcaria! Demokratyczna Szwajcaria! No, to, że jest demokratyczna, mnie nie dziwi. A, dobra, bo ona dołączy do aliatu, ja myślałem, że do osi dołączyła, dobra. Idę na Pragę. Dobra. Cześć, Ruscy wbili tu sobie. Najgorsze, że wszystko trzyma jedna dywizja. Jak to padnie, to będzie przypał. Fajnie byłoby okrążyć tam. No ja na razie właśnie to robię. Staram się przebić. Chcecie jeść jakieś dywizje? Nie. Dobrze. Jest to, Czechy chyba zaraz skapituluje bez wystrału. No widzę właśnie, że tam się ładnie tam wbiłeś Czechów. A idę tam na Liberec, na tej... To jest najgorsze, to wykorzystaj moje czołgi, które ja zbudowałem. W sensie, bunkry. No. A to są tylko jedynki na szczęście. Dobra. Puszujcie mi tutaj. Dobra, połączymy się zaraz już. A gdzieś połączymy, to powinno pójść dobrze. No, Ruscy zwariowali moje dywizje też zwariowali. Jak tam Czechosłowacja? Polska armia znowu ratuje świat. O, Ruscy tracą prowincję, niedobrze. Dobra, dobra. Czechosłowacja muszę całą osobę wziąć. No, ja biorę tylko to. A tam mają kory? Czesi? Czesi z Resi, ja mam Zaoldzie, to jest moje. Ale ja potrzebuję wszystkie kory czeskie. No już ci później zwrócę tą prowincję, bo ty masz tam kory, tak? Ja mogę dostać, jak ją wezmę, to jest takie jakieś.
Bo to chodzi o to, że muszę mieć wszystkie czeskie kory. Wiesz, jakbyś chciała Austro-Węgry stworzyć, to potrzebowałbyś jeszcze Lwowa, Krakowa. Nie. Właśnie potrzebuję tylko Czechy, Rumunii i kawałek Jugosławii. Kawałek Rumunii, kawałek Jugosławii, rozumiem. Tak. I cały Czech, bo tam mam taki warunek, że muszę mieć całe Czechy. Dobra, tam bierz wszystko. Ja to sobie to znaczy, Litwę wziąłem, zaraz się, Związek Radziecki. Później tam cię znaleźć, zobaczę, czy będę mógł oddać Zaolzie, ale to no. Dobra, tam. To a, stosujesz? Czekaj, bo przecież jest, kurde, mi się flagi już mylą. Wiesz. Dobra, teraz ja... Tutaj widzę, że branie... Nie mogę wziąć prowincji, serio. Dobra, to pasujemy. No. Taka zawsze fajna Tak, tak. Fajna, szybka opcja. Czemu ja tam sprawdzę to dokładnie? Ale mówię, nie. Od Polski nic właśnie nie potrzebuję. Właśnie ja bym to za Oldzie sobie przytulił, bo wiesz, za Oldzie. Ale wiesz, to myślę, że to jest jako czeski region. Serio. Żeby cię nie kusiło. Wiesz. Nie, serio, nie możesz? No. O, nie, no, prawie wziąłem ja. Bullshit. Te flagi są strasznie mylące. Mylące. Dobra. Czy mamy, jeden pokczamp, to jeszcze dwa pokczampy w postaci Rumunii i Gustawi musimy. A, dobra. Czekaj, tylko się sprawdzę, czy będę mógł oddać w razie czego. Czekaj, ja na razie muszę tam ogarnąć Rumuńców. Czekaj, gdzie oni są? Dobra. Polska tak, armia, aktywacja. Tak, chyba zaliczało jak ten. Tak, zdało się jako czeskie. Czy dobrze, że dostałem? Dobra. Teraz muszę tutaj ogarnąć front. Ja lecę do Budapesztu. Ja wezmę cały front na Jugosławię, ty weźmiesz rumuński, dobra? A chcesz cały ten? Dobra, to ja sobie zmniejszę front. Ja ogarnę jugosławski front, a ty ogarnij rumuński. Dobra, ja od Budapesztu jakoś po dwóch stronach Dunajcu tak, się ustawię i będę nacierać. Dobra, od Budapesztu tam, a ja do Budapesztu się tam i powinniśmy na ziadę. Puszcza czas? A, można puszczać. O, widzę tą dywizję Marines. Tak, to nie są czyści... O jajku! Marines. Widziałem, spokojnie. Jestem na takie rzeczy gotowy. Okej, wiesz co, ten jak mi... To, czekaj, zmiana planów szybka. Mamy trochę duży front teraz, nie uważasz? Chyba, ty jak ty, ja mam duży. No ja mam całą Czechosłowację i Austrię jeszcze. Dobra, ty się ustawiaj na Jugoli. Dobra. Weź tam sobie austriacki Tyrol zabezpiecz. Czekaj, ja ogarnę cały swój front ten. Trzeba jak najszybciej Jugosławię wywalić, już mi się wydaje. Dobra, ja ogarnę jak najszybciej Jugosławię w takim razie. Tak, Czechy jak stracisz Czopal 6. No, tak, musisz mi się ustawić tutaj na górach w szczególności. Ej, bo Ruscy polecą Persję, mi znają życie. Tak. Ruscy pewnie polecą tych, a... Ja muszę zobaczyć teraz tak. Niemców trzeba zatrzymać. Wielka mobilizacja! Gdzie są te walone milicje? Szczęście, widzowie, żeby coś się działo, to proszę bardzo, dzieje się. Czekaj, ja muszę poogarnąć teraz świat cały, a jeszcze mam minusy, niedobrze. Okej, muszę to usunąć, muszę... Tak, byśmy udało nam się skapitować Rumunię i Jugosławię, to bym mógł utworzyć te Austro-Węgry już. I to by trochę napomogło, bo miał manpower w końcu. Musisz być pewnie jeszcze w czasie pokoju. O tak. A nie potrzebuję. Nie potrzebujesz. Muszę okupować na prowincję. Czekaj, ja muszę ogarnąć... Właśnie, co ja jeszcze potrzebuję ogarnąć? To... Gdzieś ja miałem fajną rzecz i nie mogę teraz znaleźć. Fajna rzecz, bo by jakby Rusek trochę więcej dywizji do nas przysłał. O, jest mobilizacja milicji. Dobra. Tak. No właśnie, też chyba też to mogę zrobić? Nie wiem. No tak. Teraz sprawdzę. O jest.
Formals, Militia, ten. No. Okay, polski Fiat jest tani teraz. Ale ja potrzebuję artylerii, nie? A to do 90 dni. Starachowice oczywiście, a, przecież fabryka. Dobra. Co, gotowy na Endzik? Talenkrieg! Jedziemy, jak najszybciej Jugosławia, możesz na dwójkę nawet zmniejszyć, mi się wydaje. Dobra, no to co, agresywny plan na Jugosławia w takim razie tak. Puszczam. Ja tutaj powinienem przycisnąć, ja to i pcham, jak ich najbardziej, jak widzisz. Brakowałoby jeszcze, żeby Jugosławia dołączyła teraz do aliantów. Te konice, dobra, konice, ogarnij tam konice i wjeżdżaj tam jak najbardziej w Jugosławia. Na ziadę. Wjeżdżam, wjeżdżam. Oni się tutaj na mnie skupili. Ja ich tutaj pcham na każdym tym i dywizji nie wysyłajmy. Ja postaram się Rumunów jak najszybciej zraszać. Wiesz, Niemcy nie dołączyli jeszcze do wojny, ale ja już tak. Muszę armię jedną przerzucić na 100%. Mhm. I to jeszcze ja później do siebie muszę przecież wysłać dywizję. Ojej, dobra, Belgrad para. Dobra. Ja tam sprawdzę ile procent będą mieć Jugosławia. No, jeszcze dużo mają. Dobra, daj tą trójkę, może zdążymy. Dobra. Broń mi się przyda. Fajnie byśmy ich okrążyli tutaj, tą armię jugosławską. Rozumiem. No tak, tak. Czekaj, mam dodatkowy slot badawczy, trzeba to wykorzystać i to now. Ha, dołączyli, pauza. Dobra, pauza. Wiesz co, a może tym... Nie, dobra, za szybko, żeby kończyć. Chciałem powiedzieć, no że może zakończymy tym Totalenkriegiem odcinek, ale chyba nie. Oni się już bijają we mnie w Czechy. A to tam na spokojnie. Czechy nikogo nie wiesz, ja muszę przynajmniej Wiedniu obronić. A ja muszę w 20 dni zbudować forty na granicy z Niemcami, więc... Oni tam się pchają jak nie wiem co już. Czekaj, ja muszę tutaj tak. Last standa, odpalicie sobie chłopaki. Pociągi, a idealne. Tylko... pociągi pancerne. Osmana. Tfu, jakiego Osmana? Niemców. Nie ta seria. To właśnie. Dobra. Nie, bo właśnie na Turcję. I tak mi się skończyło. Wiem, nie wiem. Ja się już wszędzie rozlewam, gdzie mogę teraz. Ale Rumunia ci nie ma. Co to za zrobiłeś? No taki idealny plan. No, dobra, dobra. Dobra, możemy odpauzować i na dwójce jechać chyba lepiej. Mhm. Rip suwałki. Dobra, no nic. No i ci te... Włosi! Ale Włosi też się muszą ustawić, dobra. No to dobra, to mam na razie totalny inzik. Trzeba ich... Trzeba tą Jugosławię skapitulować, bo, ta, bo nie dużo brakuje. Tak, bo się wbijamy najszybciej. Później Rumunię i mamy... dobra. Wiesz co, ja sobie tak z 12 dywizji wezmę sobie i sobie powoli ustawię. Wiesz co, mam straszne lagi. Trzeba pauzę na chwilę zrobić, bo nie pasuje. Dobra. O, Brytyjczycy mnie lubią, tak. Ale wiesz, przynajmniej mamy pewność, że już Jugosławia dołączy do aliantów. Tak, dobra. Już można odpauzować, ja też sobie dywizję ogarnąłem. Rzucam lotnictwo do Warszawy. Dobra. Wydaje mi się, że akurat jeśli chodzi o lotnictwo, to chyba razem z Ruskim mamy więcej niż Niemcy. Chyba, ale są Włosi, pamiętaj. A właśnie. Dobra. No, postaram się nie skapitulować. Spoko. No to ja na tę górę będę. Serio? Halo! Czemu oni poszli? O, Brytyjczycy proszą mnie o prawo przymarszu. Okej. Okay. U mnie jest pewien problem o nazwie Prusy Wschodnie, ale może zaraz uda się to ogarnąć. Widzę to. Tam Rosjanie coś kombinują. Ale Rusy przysłali w końcu dywizję. No mówię, w końcu. Tak jest!
Więc może coś z tego jeszcze będzie. Czy Jugosławia trzeba kontrolować? Ile tam mają? Czekaj, bo mam strajki. Trochę jeszcze mają. O nie, bo mi... Właśnie mi ekonomia zdycha. Czekaj. Dobra, dajcie to. Nie jest tak źle, myślę. Moja ekonomia właśnie rip, nie jest dobrze. No, domyślam się. Ale tylko... Wszystkie... Nie ściągam żadnych surowców w tym momencie. Bo zabrakło mi fabryk, bo tak. Bo strajki. Dobra, ziomek, ty zrobisz tak, wodna kulawca. Ale bym musiał jak nie używać szóstka, bo może wtedy by nie dołączyli do osi. Wtedy byśmy się tak przy... No nic, no... To trzeba na pauzie to teraz mikro makro zarządzanie, jak to się... A tak... No, ty tam. Znaczy, wiesz, ja mam tutaj mało makrowania, bo jeszcze mam trochę mniej dywizji od ciebie. To wiele. No nic, moim zdaniem trzeba skapitulować. Jugosławię jak najszybciej. Później Rumunów, żeby Ruscy się nie wpalali. Potem to ja się rzucam na Polaków, na Niemców, żeby Prusy zniszczyć. Aha. Bo zajmali mi właśnie większość przemysłu. Zaraz mi zajmą, nie mogę do Warszawy dotrzeć. Skombinuję. Wystawić jak najszybciej chociaż 4 dywizje tam, tylko no, mam dopiero 3% nam szkolić. Dobra, odpauzowuję. No nie, Włosi jeszcze tego mi brakowało, tym bardziej trzeba jak najszybciej ich skapitulować. No. Więc mówię, a tutaj trzeba ich cisnąć. Tam? No 50% Jugosławia dopiero ma, niedobrze. No. On ma dużo takich prowincji. Nie wiem, czy ja właśnie zaraz naprawdę nie rzucę tej armii z Jugosławii do tego. Wróć z Rumunii. No już mógłbym zaraz. Rumunii to w sensie na razie nie. Chociaż przydałoby się ich szybko skapitulować. No. Halo, pierwsza wojna się zrobi zaraz. Tak! Okopowa. Ręce precz od Warszawy. O nie, desantują się. Dobra, ten. Sami nas kapitulujemy, myślę, bo oni nie mają dywizji tutaj za dużo. Gdy Włosi tu biegną, to mnie, to jest największy problem. Ej, gdyby nie Włosi, to naprawdę byłoby jeszcze łatwo wygrać tą wojnę. Mów za siebie, nie ty jesteś atakowany od środka. Ja tu sobie robię ratunek Austrii, więc no. Dobra, no ja tutaj jak najbardziej pcham. Okej, okay, już jesteś w Skopie, widzę niedaleko. Chodź tutaj pomóż, proszę. Czemu nie atakuję? Kurde, nie stać mnie, żeby wojska awansować. Gotów do wymaszerowania! Słuchaj, jak tam ma 49%. Regu, zbiórka! Dobra, ja się ustawię na górach. Więc to dobrze. Tak jest! Nie jest dobrze, bo wypychają mnie już z tych Krajewów zdobyłem, ale mnie z Krajewa wypchnęli. Gotów do wymaszerowania! Nie, czy my zdążymy skapitulować tego. No, musimy. Wiesz, to skup się chyba na Rumunach bardziej na razie. Na razie na Jugolach, bo zobacz, że Jugolom najmniej brakuje. No dobra, tylko a Rumun, tutaj kurwa, ty rysty robią desanty, Rumuno. Nie! Ja to zaraz muszę się skupić na obronie własnego kraju, wiesz. To jest najważniejsze. Dobrze, że nie mam dywizji na granicy, to wiesz, to podgłupię i nie napuszuję tam mocno. Dzięki tam oni głosowali? Aha, dobra. O, ale oni dołączyli już, what the hell. No tak się odbywało. A, ja wiem o co chodzi. O. Hiszpania dołączyła. Po naszej stronie. A, no to dobra. No weź te swoje dywizje z południa, gdzie biegają po Jugosławii, przerzucaj na północ bardziej, na Niemców i Jugoli tam. Dobra. Ale czemu Ruscy sobie poszli i nie bronią Odessy, ja pierdziu. No bo mówiłem, że się na Iranie skupił, wiedziałem. Talin. Gdzie ci wysłać te dywizje?
Mówię, żebyś wysłał gdzieś, żeby tutaj raszowały. Dobra. A bo trzeba tych Włochów zatrzymywać, albo żeby broniły cię przed niemiaszkami. Ja już to mam, już ustawiono okopane dywizje. To na tamtych. Kurde. Dajecie na Sarajewo, ziomki. Dacie radę, wierzę w was. Większość z was. Dobra, zróbcie mi taką linię tutaj. Czyli... czyli coś takiego? Dajmy przykład. Odbiłem ci Debrecen teraz, zauważyłem już to pana. Halo, nie, moje dywizje, wracasz tutaj na front. Na front! Zerterzy waleni. Właśnie, dobrze, że strajki już nie wybuchły. Mi strajki wybuchły, więc ja palone. Nie, właśnie. Czego się bardzo cieszę. Niezmiernie. No. Tak jest! Okej. No, będzie ciężko. Dobra, dobra. Udaje nam się takie ważne, małe punkty zdobyć, bo Włosi w ciebie się postanowili wbijać i do Niemiec tak. Pójść. Ja to nie czy... No nie, bronić tej Warszawy, Ruscy. Kurwa, do czego to doszło? Ruscy bronią Warszawy. Chociaż do tego byliby zdolni, ale chyba nie. Weź to miano konicę dywizji i spróbuj może tą... Pokaż mi, która, bo nie wiem, gdzie dokładnie. Bo tam jest jedna dywizja głosowania. To się tam to wiem, tam oni przestali atakować, nie wiem czemu. Aha. O nie, odepchnęli mnie od Sarajewa, niedobrze. To mają głosowania, ojej, jeszcze 28%. Ojoj, ruską zamknięli tę dywizję. Jedna to par 6. Bronisz mi tej Warszawy, dranie. Znaczy ogólnie Rumunii stracili prawie 200 tysięcy manpowera. Głównie na Rumunach, bo Rumuni się im wbili w Odessę. Ja mam potem takie samolotce, ale to nie mam ludzi, żeby je wystawić. O, Rumunom flanki pękają, jak miło. Wbijać się. Myślę, że pierwsze skapitulujemy Rumunię, a nie tam Jugosławię, bo Jugosławię nie... Jugosławii niewiele brakuje. A, bo Sarajewo padło, to już trochę brakuje, ale i tak, no. No to będzie ciężko przechwać to przez. Wiesz, to. Oni mają dużo punktów po jeden. Zapykają cię. Gdzie? Jako gdzie jest ta mapa, minimapa? Tutaj. Na południu, w Plevia. A, widzę. Tam się broni. Bijemy się! Pusty tu wbili. Nie wiem, czy mają. Stać mnie, żeby wrzucić jeden batalion pancerny. Za mną! Marsz! No, ja coś nawet bronię w tych górach, jakkolwiek. Niestety mi przemysł padł. Już. Przemysł, a co to jest? No właśnie. Takie na zachodzie, co bardzo lubią. Gadamer Warszawa, wracaj tutaj. Ruszać się! Nie, pada mi Gdańsk, Gdynia. Nie, zobacz. Padnie Warszawa. Nie, wchodzą tam? Serio? Tak, czołg. Dobra, trzeba się cofać, poczekaj, pauza. Mhm, padła. Padła. Dobra tam, kurde. Bo ja padam najbardziej i to jest najgorsze. Naprawdę ta Prisce coś tam nie może paść, kurwa, Kosowo. Zawsze problem z Kosowem. Znaczy ja ogólnie na frontach mam zielono już, bo ja się okopałem. To broń się. Ej, ale ty broń tam nie Wiednia, tylko wiesz, tam bardziej na północ. Pomóż. Ty broń się tutaj, chłopie, bo musisz mieć do mnie połączenie. Ale ja zaraz armię cofnę i nie wiem, czy Jugosławii mi nie oddamy. Trzeba Rumunię skapitulować, Rumunię będzie łatwiej skapitulować. Musimy najpierw bronić Warszawy, chcę się odbić ją, bo ja zaraz zdechnę inaczej. Dobra, tutaj ci wiesz co, ja wyślę tutaj dywizję z Jugosławii. Ja cztery respię na szybko, swoje dywizje jeszcze. Wyciśnij tą Jugosławię, ja ci będę obstawiał granicę. No, ty musisz mi pomóc, te wolne dywizje to wyślij na Prusy Wschodnie.
Dobra, czekaj. Dobra, ogarnij szybko. I myślę, że kończymy, bo już 35 minutę mi pokazuje, że nagrywamy. Serio? No. O kurde, to ładnie dzisiaj ta pocisnęliśmy. No. Dobra, to chyba kończymy w tym odcinku i Warszawa padła, ale Belgrad też padł, prawda? A Czechosłowacja w ogóle upadła. A, tak. No, więc mamy 2-1. No, więc nieźle, tylko że... No. A trzeba pamiętać, że bramki na wyjazdach liczyło się podwójnie. Tak, to prawda, więc wygrywamy. Tak, dokładnie. Więc widzimy się w końcu odcinku, siemko! Gdy śpiewa lud, gdy się u ludzi zbiera gniew, taki jest głos zjadaczy chleba, gdy kajdanom mówią nie. Niechaj jeden serca rytm zacznie jak werbel w piersi bić, ale przejutro zbudzi się, kiedy wstanie.